Paweł Gorilla Werszynin, jesteśmy przed 14 Gromdą, ale chciałem z Tobą porozmawiać, bo bym powiedział, że wielki nieobecny na tej gali. Wielki nieobecny, będę na następnej obecny i szlifuję formę, technikę, bo właśnie najbardziej lubię robić technikę i mam nadzieję, że będę też zapamiętany z następnej Gromdy. Czego nie było? Zabrakło czasu, zabrakło rywala, właśnie nie było rywala, nie było chęci, czy po prostu tak sobie zaplanowałeś, że odstępy pomiędzy walkami muszą być solidne, bo jednak te walki zostawiają spore ślady na zdrowiu. Ostatnią walkę akurat miałem bezurazową, tam chyba tylko gdzieś jakąś obcierkę zaliczyłem, ręce zdrowe, tylko wakacje ja chciałem spędzić z dzieciakami, zorganizować im wyjazdy i czas z nimi. Równolegle trenowałem, ale chciałem mieć trochę na wyjazdach spokojną głowę, a nie, że muszę dwa razy dziennie zrobić trening i chciałem pobyć z rodziną na spokojnie. Ja bym powiedział, że ty i Scarface to dwa największe odkrycia, przynajmniej ostatnich kilku Gromd, i tak gdzieś w środowisku właśnie się mówi, że kiedyś dojdzie do waszego wielkiego rewanżu. Każdy z was po troszeczku jakby dochodzi do tego punktu, gdzie przyjdzie wam się zmierzyć. Jak z twojej pozycji, ile potrzebujesz pojedynków, ile chciałbyś stoczyć pojedynków, żeby ewentualnie dać rewanż Scarface'owi, jeśli w ogóle jest taki plan? Tak naprawdę to zależy od włodarzy organizacji. Mam nadzieję, że wiesz, w jakim punkcie się spotkamy? Gdzieś bardzo wysoko i fajnie by było. Trzymam kciuki, żeby właśnie wygrał, żeby ten rewanż jest tam gdzieś z tyłu głowy, żeby miał też dla mnie sens, bo nie ukrywam, im on wyjdzie wyżej i rewanż, to tym lepiej. I na pewno damy następną ciekawą walkę. Ten wasz pojedynek, który był wcześniej, to był jeden z najciekawszych pojedynków ogólnie Gromdy, bo tam były i knockdowny i to wszystko, tak jak ja oceniam z perspektywy czasu, nie chcę tutaj, jakby to powiedzieć, przechwalić kogoś za mocno, ale naprawdę ten pojedynek robił wrażenie. No, ludzie chcą takich walk i wy jesteście w ogóle przygotowani na, można powiedzieć, wymiany mocnych ciosów kolejny raz. Jak ty w ogóle analizowałeś tamten pojedynek już z perspektywy dłuższego czasu? Z perspektywy dłuższego czasu to przeanalizowałem, że za bardzo się podpaliłem, zabrakło techniki, bo chciałbym, żeby cieszyło to moje oko, jak będę potem na spokojnie oglądał, a zabrakło tych właśnie założeń taktycznych, ale co bardzo mnie cieszyło, że te dwie minutowe rundy mogę przejechać na pełnym gazie i nie zatrzymywać się cały czas wymiany, chociaż to też nie jest dobre, bo tak jak powiedziałem, trochę chłodnego umysłu też by się przydało. Jak zdrowotnie w tej chwili wyglądasz, jak kondycyjnie i na ile, powiedzmy, jesteś w gazie, żeby wziąć walkę, załóżmy, za kilka tygodni chociażby? No to ja to całe życie się być w gazie, cały czas trenuję, nawet jakbym miał jakiś uraz, to zawsze zamieniam jakąś jednostkę, ale teraz czuję się dobrze, nie mam urazów, trenuję cały czas, jeżdżę sobie na sparingi, bo to dla mnie jest zabawa i robię sobie co najmniej raz w tygodniu sparingi, technika, motoryka. Cały czas sobie pracuję, bo po prostu to lubię. Jak stawiasz dzisiaj, jeśli chodzi o szansę Scarface'a tutaj w pojedynku? No, wydaje się, że trudny rywal. Trudny, ale z tego co pamiętam, już teraz nie analizowałem tej walki dokładnie, ale z tego co pamiętam, chodził przód, tył, a Scarface jednak przy tych sierpach poruszał głową. Mi się wydaje, że go obskoczy. Może w jego stylu wejdzie w ciężkie wymiany, ale wyjdzie z tego zwycięsko. Okej, to czekamy na to, a zajmijmy się teraz twoją pasją dodatkową, psiaki, bo to jest często gdzieś temat pasji zawodników, niekoniecznie nagłaśniany, ale u ciebie to jest po prostu pasja połączona z zawodowym chyba przygotowaniem zwierzaków, nie wiem, do sprzedaży, do czego? To jest moja pasja plus jakby... Efektem ubocznym mojej pasji jest, że mogę zarobić z tego jakieś pieniądze, bo moje psy są znane w Polsce i jak na przykład ktoś potrzebuje psa do obrony cywilnej, to jak pitbulla, to mówią, że tylko ode mnie i nawet jak swoje suczki nie dopuszczam, to moje samce reproduktorami zostają i innych suczek. Nawet ostatnio udało mi się, kiedy to było, w wakacje
Suczka i pies wygrali w swoich kategoriach Pitbull Show, to jest bieg na bieżni, skok na wolnym gryzaku i w bieg po ścianie. No i zrobili fajne wyniki i dostałem na każdego psa statuetkę dla najlepszego psa zawodów, czyli zadowolony byłem z nich. Jako trener też, kiedyś się spełniałem jako trener MMA, teraz się spełniam jako trener psów. Okej, jak to wyłapujesz? W jaki sposób widzisz, że psiak chce współpracować, to po pierwsze, chce się rozwijać? I na ile jest to wrodzony talent takiego zwierzaka, a na ile to jest właśnie ciężka praca? Bo też jestem zawsze ciekawy. Ogólnie trzeba mieć dużo cierpliwości. Mam taką suczkę, że ona wszystko łapie tak i tylko ją coś ukierunkuje i ona jest korba, ma korbę, właśnie ma tak na imię i na co ją nie ukierunkuje, idzie na maksa zawsze, nie? Nawet na tą ścianę, a z nią był właśnie problem ze ścianą, że tak bardzo chciała, że za wcześnie się wybijała i zamiast iść w górę, to waliła w ścianę i traciła tą energię i miała słabe wyniki. I właśnie musiałem znaleźć sposób ją do ziemi z bliższego rozbiegu, żeby weszła w górę. No ale jakoś znalazłem sposób, a pieski, no to musiałem troszkę z nimi popracować, żeby zrozumiały, o co mi chodzi i żeby to polubiły, ale z czasem właśnie przede wszystkim, jak w sporcie, systematyka i powoli, małymi krokami i właśnie osiągnęły takie wyniki, jak osiągnęły. Ciężko jest się rozstać z takim podopiecznym? Rozstać, mówisz o śmierci psa? Nie, mówię o na przykład sprzedaży, załóżmy, tak? Bo, czy chyba, że ty bierzesz na przykład i tylko przygotowujesz te psiaki do... Mam swoje 3 dorosłe i z miotem, no ciężko się rozstać. Nawet żeśmy nie rozstali z jednym, bo żeśmy nie mogli. Tak? I został u nas, dlatego są 3, a nie 2. No i wszystkie mieliśmy nazwane swoimi imionami operacyjnymi, ale fajnie wychodzi, że na przykład mam założoną grupę taką na Messengerze i wysyłają mi właśnie jak te psy funkcjonują. Nawet jak ktoś ma jakiś problem, to staramy się pomóc, czy tam jakieś wychowania, czy agresji, czy coś, cokolwiek. To zawsze służę pomocą i też pokieruję na przykład do odpowiednich ludzi w regionie, którzy pomogą z problemem psa, a jeżeli ktoś się trafi nieodpowiedzialny, to ja się czuję odpowiedzialny za psa i jadę po niego i go zabieram, żeby się nie wydarzyło coś, co nie powinno. No właśnie, bo to jest też duża odpowiedzialność. Taki psiak, był taki niesforny psiak, który robił numery? Niesforny, że w domu... Niesforny właściciel, który nie umiał się z danym psiakiem obchodzić. Było paru, ale to nie moich psiaków, tylko z zaprzyjaźnionej hodowli. On jest treserem moich psów. On Pitbull Alcatraz i trenuje moje psy pod względem obrony cywilnej. I on jest, prowadzi stowarzyszenie i pomaga psom. I było parę interwencji, że właśnie musieliśmy pojechać po pieska, bo ktoś sobie nie radził albo źle się zajmował. Ale na szczęście nie z mojej hodowli. Z mojej hodowli wszystkie pieski dobrze trafiły, mam kontakt ze wszystkimi i to mnie też cieszy. Na przykład, że na urodziny mi przysyłają, mam wtedy telefon gorący, bo mi przysyłają torty, świeczki, czapeczki, kości i to jest fajne. Co jest tak jak... Wiem, że to takie porównanie może trochę faux pas, ale co jest cięższe? Trening takiego zawodowego psiaka, powiedzmy, do gotowości, żeby być i pójść, można powiedzieć, w ogień za właścicielem? Czy raczej trening zawodnika przygotowującego się do walk jest cięższy? Co może być cięższe, jeśli w ogóle można to porównać? Bo te zwierzaki ciężko pracują też. No ciężko pracują. Jeżeli porównać dla właściciela, to dla mnie cięższy fizycznie, bardziej wymagający jest trening mój, no bo ja się męczę. Ale jakby porównać, jak ja się męczę i moje psy, to pewnie na tym samym poziomie jedziemy. To miło słyszeć. W takim razie tak, Paweł, czekamy na twój powrót tutaj. To nie wiem, czy to powrót, bo ty jesteś obecny na wszystkich gromdach. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj podsumować całe wydarzenie. No i co, jakbyście potrzebowali odpowiedzialnego zwierzaka i odpowiedzialnego człowieka, trenera, który może wam coś doradzić, jeśli macie niesforne psiaki, to proszę się zgłosić. Paweł Gorilla Werszynin nie odmówi na pewno. Bardzo dziękuję, Paweł, za rozmowę. Dziękuję. Odmówię, jak się ktoś nie będzie nadawał, bo musi przejść u mnie rozmowę kwalifikacyjną, zanim weźmie psa. O, tego należy się obawiać. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dzięki.